Chciałem ci powiedzieć, że włączyłem nagrywanie. Mhm. Czy mogę śpiewać, bo już można, nie? Mhm. Last Christmas I gave my heart. Dlaczego? Dlaczego w listopadzie? Nie wiem. Zapytaj marketingu. A bez jakiego filmu nie ma świąt? No bez Kevina. Nie, bez ja to parzę tak. Mateuszu, co dzisiaj parzymy? Co dzisiaj mielimy? To jest ważniejsze pytanie. No jakbym miał obstawiać, to obstawiałbym kawę, ale a skoro ja to mówię, no właśnie. Zmienimy sobie przyprawy do ciepłej jesienno-zimowej kawy. To chyba był rym. Będzie kawa korzenna? Coś takiego, no. Ale nie do końca. A tak jakbyś miał powiedzieć, co to będzie do końca? Ponieważ cały świat zaczął już pić kawę z sokiem pomarańczowym, to trzeba iść dalej. Czekaj, ale kawa z sokiem pomarańczowym to na zimno. Tak, ale są miejsca znane w Krakowie, jak na przykład Kofis, i tam się serwuje też na ciepło. I ja lubię tą wersję na ciepło, a ty nie? No nie lubię. A ja lubię, ale skoro to już robiliśmy przez parę ładnych lat, to potem pojawiła się wariacja na temat, żeby zrobić to samo, tylko że inaczej. A to jest prosty pomysł, więc widziałem go już też później w innych miejscach. Czyli połączyć kawę z ciepłym sokiem jabłkowym, bo kawa się dobrze łączy z owocami, co też robiliśmy w cold brew z sokiem śliwkowym. To dzisiaj będzie ciepły sok jabłkowy. I kawę z lodami. To już nie owoce. No jak? Owocowe lody, tak. Owocowe lody z owocową kawą, tak. Czyli kawa się lubi z owocami. Czyli sok jabłkowy, jesień się lubi z jabłkami, sok jabłkowy, przyprawy, tak jak mówisz. Czyli taka szarlotka. Zobaczymy, kawowa. Czy wyjdzie z tego kawowa szarlotka. To jest dobre porównanie w sumie. Nigdy o tym tak nie myślałem. Raczej poważnie? Myślałem. Co, jabłka, cynamon? Nie? Nic? Na ciepło? Nie. Masełka brakuje. Może trzeba tam dać ale masło. Masz tłuszcze w kawie. Możemy spróbować. Ej, trzeba tam dać masło następnym razem. Nie wziąłem. A jest jakiś taki, z czym to było? Przepis na taką kawę, jak się poszaleje dzień wcześniej? Tak. Bullet proof. Właśnie. Co to było? No tam się właśnie masło daje, chyba jajko. Nigdy tego nie robiłem. Bullet proof specialty. Było kilka kawiarni, które to serwowało. Ale ja tego nigdy nie piłem, nigdy nie sprawdzałem, jak to smakuje. No widzisz, i to jest właśnie czas, żeby sprawdzić, ale nie teraz. Dziś. Nie dziś. Bo dziś będziemy mielić przyprawy, żeby przyprawić sok jabłkowy do zaparzonej kawy. Kawę będziemy do espresso pewnie, tak? Bo tak kojarzę orangino, że tam w sensie to z pomarańczowym. No tak się to robi w kawiarniach, bo tak jest szybciej i dlatego pieszczotliwie nazwałem sobie tę kawę Long Apple, bo robiona w sposób kawy Long Black, czyli na ciepłą wodę espresso, czyli na ciepły sok espresso. Mhm. Ale ponieważ można to też zrobić nie na espresso, to użyjemy najlepszego przepisu na świecie, czyli przepisu na kawę po polsku. Okej. Kto ma wiedzieć, ten wie, a kto nie wie, niech ogląda przepis na kawę po polsku. No jest przepis na kawę po polsku. Chyba, nie? No. To co, idziemy? Patrzymy to? To idziemy. No i co tu masz? Przyprawy. Cynamon, laski. Tak. Gorczyca? Nie, to jest ozdoba, tam są goździki. Tu jeszcze młynek. Co to jest za młynek? To jest jeden z młynków, które kupiłem, ale poczekaj, bo ten Kuba powiedział, żebyśmy się zapytali, czy się te kupony podobały. A chyba się podobały, nie? Kupony od Kuby z zeszłego odcinka. Kupony od Kuby się chyba podobały, nie? Chyba się podobały. Ty sprawdzałeś, co tam się podziało z nimi i chyba się rozeszły. W nakładzie. Jak się mówi, nie? Rozeszły się w nakładzie 10 egzemplarzy. No, to czyli chcemy następny nakład. Do druk. Zobaczymy. To jest jeden z młynków, które kupiłem, kupując różne młynki, bo człowiek kupuje różne młynki, aż w końcu przestaje kupować młynki, a potem ma dużo młynków w domu i używa ich do różnych rzeczy. Ale co to jest? To jest jakiś tam... Ale polecasz, czy nie polecasz? Ja nie wiem, czy ty się da jeszcze kupić. Ja to kupiłem 10 lat temu. Dobra. Ale jakby się dało, w każdym razie, jak masz dużo młynków w domu, to... Nie dowiem się, czy polecasz. polecam. Nie polecam. No. Polecam, nie polecam. No dobra. Polecam mieć dużo młynków w domu, bo wtedy można mielić takie rzeczy jak goździki na przykład, a to się trudno mieli. I trzeba mieć do tego dobry młynek. I nie można używać tego samego co do kawy. Oj, nie polecam, bo to ładnie pachnie. Kawa nie może tak ładnie pachnąć. Ojej, okej. Okay. Chyba że jest macerowana z cynamonem. Masz osobny młynek do goździków, osobny do lasek cynamonu? Nie, no mam osobny do przypraw korzennych, mam inny do kminku na przykład. Okej. Okay. Ostatnio jeszcze inny zaprzągłem do mielenia siemienia lnianego. Masz dużo młynków. Tak, lubisz goździki? Lubię goździki. Ja też lubię goździki, to sobie weźmy goździki. Do ten, lubisz cynamon? Lubię cynamon. To sobie weźmy cynamon. On się trudno mieli. Taki twardy jest, nie? Nie, bo on się tam lubi zaklinować. I trzeba sobie go wstępnie połamać. Można w moździerzu. Można w moździerzu, no. Ale to też nieważne, ile się tam tego nam zmieli, nie? Mhm. Nie bądźmy tutaj jakoś restrykcyjni. A kardamon lubisz? Lubię. To mam jeszcze kardamon. Ten soczek podgrzeje, co? Czyli to też będzie na ciepło. Tak. A to się da zrobić na zimno, bo ja na przykład ten w wersji pomarańczowej, no to na ciepło mam tak, że... ale da na zimno zrobić na zimno. Tylko no nie, wtedy no, chyba bym nie robił z bez tych przypraw, nie? Czekaj, jest to odpalę, bo żeby nam się to już grzało. Ja to już wcześniej trochę podgrzałem, żebyśmy długo nie czekali. Tu jest tłoczony sok jabłkowy. Tam w dzbanku na mleko. Tam w dzbanku na mleko. Masz też osobne dzbanki na soki, a osobne na mleko? Oczywiście. Tak jak młynki? Oczywiście. I co to tak na gazie można po prostu? Do jakiej temperatury? 60 stopni. Takiej, jak żeby się nie oparzyć. Moje ulubione zioło do takich rzeczy, ziele angielskie. Okej. Okay. Ale dobrze mówię, że tak z 60 stopni? To minimum. Do takich ciepłych rzeczy 60 stopni to minimum. No jak? Cappuccino 55. Z cappuccino, tam cukry się nie mogą skarbonizować. A jak mam ekspres ciśnieniowy, to można też by na dyszy to podgrzać i przy okazji można nadać teksturkę. Można by. Właśnie jabłko nie łapie tej teksturki, dlatego odwrócone kolejności, czyli najpierw jabłko, potem kawa, bo jabłko się nie chciało spieniać w ogóle. Orangino się spienia, jabłko się nie spienia. I no bez sensu to spieniać, no okay, bo tylko tak wygląda. Czyli można podgrzać. Po prostu podgrzać, w czymkolwiek. W rondelku, na gazie, na indukcji, na kuchence ceramicznej, bardzo szybko mieszając, był jakiś taki harcerski przepis na kisiel, nie? No tak. Mieszaniem doprowadzić do wrzenia. Teoretycznie powinno to zadziałać. No jest tarcie, jest. Dobrze, czy mi się tu zmieniło? No, zmieniło się. No i tu mamy taką świeżutką mieszankę przypraw. Proszę bardzo. Nie wiem, czy pokazujesz, czy wąchasz? Wącham. Czy ty już jesteś na tym etapie zjednoczenia z aparatem, że wąchasz aparatem? Nie, niestety nie. I ja sobie to po prostu tu wrzucę, żeby to się zainfuzowało. Co to znaczy zainfuzowało? No, żeby sok przejął aromaty tych ziołek. To się nazywa infuzja? Chyba tak, ale nie wiem. Ja się tym nie znam. No i co? No i możemy sobie kawę parzyć, nie? Jaką kawę? No. Okej, świąteczny blend. Tak, jesień nam się skończyła bardzo szybciutko, dlatego przechodzimy już do... Po jesieni są święta, więc przechodzimy do świąt. Dogadujemy się z czajnikiem. Chlapie, nie chlapie. Coś o tym blendzie? No świąteczny blendzik jak co roku. Ale to jest espresso? To jest omniroastowy blendzik. Okej. To jest omniroastowy blendzik jak to na święta, bo nigdy nie wiadomo... A, tu już sobie wziąłem. Zima, święta, wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Nigdy nie wiadomo, kto to komu obdaruje, nie? Dlatego robimy omni-roasty z tej okazji, żeby siadło i tu, i tu, i tu, i tu. Czyli do kawiarki, do szklanki, do ekspresu automatycznego, Do czego jeszcze? No ale do przelewu też. Ale do przelewu też, do driperka też, do french pressa też. Wszystko powinno zadziałać. Dobrze. To się nam tutaj nawet już za bardzo zgrzało. Mamy 80 stopni. Ja bym się tutaj nie bał, że to się nawet zagotuje czy coś. No co się zrobi z kompotem jabłkowym? No, nie wiem, co się zrobi z kompotem, jak się zagotuje. Tam pewnie pozabijamy jakieś witaminki. No właśnie. To ma być smaczne, a nie zdrowe. Myślę, że może być tak, że my już coś tam pozabijaliśmy. No, pewnie tak. To ma być smaczne, a nie zdrowe? Tak, powiedziałem. Dobrze. Tak. To jest kolejny tekst na tatuaż. Co dalej? To prawda, no. Co dalej? No, parzymy sobie kawę po polsku, czyli 15 gramów kawy, ponieważ mieliśmy przyprawy, to kawę już mam zmienioną. Ha, taka zmiana. Okej, czyli komeśniaka dzisiaj. Tylko słoiczek. 15 gramów kawy zmielonej średnio, czyli to jest 24 kliczek na komesiu, a średnio to jest drobny, zwykły cukier. No ale robisz normalnie kawę po polsku, tak jak zawsze? Normalnie kawę po polsku, tylko taką tą krótszą wersję, czyli nie 120 ml, a 100, no bo będziemy jeszcze rozcieńczać, no nie? Tak. 94 stopnie, myślę, że będzie spoko. Timerek się przyda, to jest szybki przepis. Czyli lejemy od razu 100 wody. 15 gramów kawy, 100 ml wody, 94 stopnie, 24 kliki mielenia. Dobrze, słuchałeś. I teraz czas jeszcze mi powiedz. Czas jest krótki, bo ja sobie tam daję do 20 sekundy temu odgazować, odetchnąć. I od 20 do 30 sobie mieszam, tak w miarę intensywnie. To jest w miarę intensywnie. 2 obroty na sekundę. Nie wiem, czy tyle było, nieważne. I przy 40 sekundzie po prostu wszystko wyciskamy. Szybko i energicznie, czy szybko powoli i energicznie, delikatnie? Żeby zrobił się aeropress, czyli ta poduszka powietrzna. Okay. I to ona robi ciśnienie, nie? No tak, no ale dużo ludzi właśnie stara się to spowolnić, jeszcze dać 2 filtry, żeby było klarowne. Ale rozumiem, że tutaj tego nie robimy. Nie robimy. Czyli mamy coś pomiędzy espresso a po prostu czarną kawą. Tak, powiedzmy, że to jest taka esencjonalność kawiarki tej robionej z takiego normalnego przepisu kawiarkowego, nie z mojego na espresso. No i mamy jakieś tam 100, poniżej 100 ml kawy, no bo trochę zostało w fusach. No i teraz proporcja, ile do tego leci soku? No właśnie, to jest proporcja jakby podwójne espresso, czyli 200 gramów soku. Tam jest 200 ml soku, 200 gramów soku. Okej. I to będzie jeden taki kubeczek, a nas jest 2, więc zrobię nam jedną porcję na 2 i będzie fajnie. Mam nadzieję, że to się tam zainfuzowało już ładnie. Pachnie, więc jest dobrze. No i chcemy sobie te wszystkie śmietki odcedzić. Z reguły robię to najpierw, czyli wrzucam sobie to do filterka. A cóż to jest? No właśnie, już tłumaczę, tylko znowu naokoło. No przepraszam, bo ja ci przerywam, a ty pełnym zdaniem. Dobra, niech będzie, że pełnym zdaniem. Tak, ja odpowiadałem na to niezadane pytanie już. To znaczy, z reguły sobie te wszystkie przyprawy wrzucam do filtra do parzenia herbaty. Są takie do kupienia, nie? No, takie długie. Zresztą i to sobie potem po prostu wyciągam. No, ale mi się skończyły, więc wziąłem, to jest taki śmieszny filterek do parzenia takich turystycznych dripków. Takie maleństwo? Takie maleństwo. Tam się mieści w ogóle, żeby to zalać? No właśnie, tak się parzy w tubie, a nie w dripku. Ale on jest dosyć rzadki, więc fajnie się w nim filtruje. Powinno to ładnie zadziałać. A że się nie zatka tak łatwo? Że się nie zatka tak łatwo, bo gdybyśmy to wrzucili do V60, to pewnie by to ciekło przez jakieś pół godziny i by... Ty, no dużo tu wchodzi nawet tego. Tak myślałem, że to jest mniejsze optycznie. Nie, to się wlać da dużo. Przyprawy są. Teraz się filtruje. No, mam nadzieję, że się jednak nie zatka. Jak się zatka, to będzie trzeba to... To jest jedna z tych rzeczy, których nie sprawdziłeś przed nagraniem? Tak. Fajno. Fajnie, nie? A ponieważ to jest ciepłe, to możemy sobie rozgrzać szklanki. I co? I poczekać, aż się przefiltruje, bo ja już widzę, że to się zatka. No dobra, jak mamy pomarańczowy, teraz jabłkowy, to myślisz, że co będzie kolejne? W ramach łamania rzeczy, które robiliśmy zanim były modne, ale teraz już są modne, więc już nie chcemy ich tak bardzo robić, więc szukamy jak to zrobić inaczej, więc zamiast pomarańczy robisz jabłko, to co byś zrobił zamiast jabłka w kolejnym kroku? Jaki sok? Dereń? Nie, no serio, co można, czym to jeszcze zastąpić? Sprawdzałeś jakieś inne opcje? Znaczy wszystkiego rodzaju soki jak najbardziej się sprawdzą, nie? Czy to będzie gruszkowy, czy to będzie wiśniowy. Wiśniowy bym chyba raczej na zimno sobie zrobił. To jest dobry pomysł. Tak, to się zatkało. Miałeś rację. To nic, ale coś tam przekapało. Coś tam kapie, no. Mamy pół godziny w takim razie na odcinek. Okej. Okay. Bo tak się wydarzył szybko, nie? To pogadajmy sobie, no. Jaki soczek jeszcze? No nie wiem, no tak się zastanawiam. Czego się jeszcze robi soczek? Jagodowy, jakiś porzeczkowy raczej niż jagodowy. Z czarnej porzeczki, ale to no. Też właśnie kwasiurek. To też mi się kojarzy na zimno raczej. Chociaż jakby to dobrze osłodzić. Banan. Banan z kawą się super łączy, to szejka polecam. Tak? Możemy zrobić taki odcinek na szejka bananowego. No. Znowu bądźcie Państwo z nami. Grejpfrut. Czemu nie? No. Dobra. Ale to od grejpfruta do pomarańczy jest tak cienko, nie? No, trochę tak. I to będzie bardzo długo się działo. Ja nie wiem, co mam teraz zrobić, bo co mam pytać Cię o to bycie bytu, czy chcesz coś powiedzieć jeszcze o tym napoju? I nie wiem, coś w swoim stylu typu trzeba pić tak, jak się lubi, albo nie wiem. To nie jest mój styl, to jest po prostu normalne założenie. Dobra, moment, kiedy mi się zatykają filtry, to jest moment, kiedy ja to wylewam górą. Mhm. Wtedy część tych rzeczy zatykających zostaje tutaj na filtrze. Ja sobie to mogę zostawić i wtedy używam nowego filtra. Okej. Okay. Znaczy zostawiam, bym to normalnie wyrzucił, nie? Ale nie mam kosza przy sobie. Więc filtrujemy resztę przez drugi filtr, który jest świeży i niezatkany, więc znowu pójdzie szybciej. No też można nie zlewać do końca, bo tam na dnie pewnie są. Można poczekać, takie... aż to się samo zdekantuje, to prawda. Teraz odłożyłem wszystkie brudne rzeczy na szmateczkę i nie mam jak przetrzeć. Dobrze, a jak to kapie, to możesz wymyślić nowy kupon. Ja mam wymyślić kupon? No. Ale na co będzie ten kupon? Na kawę. Tą świąteczną? Może być, no. A ponieważ jest ona omni-roastowa, to zróbmy... No ostatnio było tak, że jak kupiłeś małą paczkę często, to chyba było w zeszłym odcinku? Tak. To była zniżka na wszystkie czarne małe paczki. Tak. To może teraz, jak to jest omni-roast, to zróbmy, że jak się kupi świąteczną, to się dostaje zniżkę na wszystkie omni-roasty? Mamy jeszcze jakieś inne omni-roasty? Mamy inne omni-roasty, jasną Brazylię i Ugandę. Są też pieski, no ale pieski nie biorą udziału w promocji, pieski, bo pieski zbierają pieniądze na pieski. A może zróbmy, że po prostu z kodem będzie rabat na którąkolwiek z tych omni-roastowych. No dobra. 17% tak jak ostatnio? 17%. To jeszcze trzeba wymyślić kod. Jeszcze trzeba powiedzieć, że dla pierwszych 10 osób. Dla pierwszych 10 osób, tylko w dniu publikacji. Tylko teraz. Już. Ja się przybliżam, to ty się odsuwasz. Jak brzmi kod zniżkowy? Nie wiem. A jak się ten drink nasz nazywa dzisiejszy? Long apple? No, może się tak nazywać. To zróbmy kod long apple. Dobrze. Małe znaki bez spacji. Pisownia poprawna. No i spoko. No i spoko. No i dobrze, mamy to. Nie chce mi się czekać na te ostatnie krople. Chce mi się pić. Właśnie mi też się nie chce, ale nie chciałem cię pospieszać, bo zaraz byś wyciągnął trzeci filtr. Nie. No i co? No i my sobie to smaksujemy razem, nie? A to nie miało być, że najpierw lejesz sok, a potem na to kawę? Bo espresso się na powierzchni utrzyma, a tutaj sobie już zrobimy gotowe. Czyli to ma mieć warstwy w wersji espresso? Nie. Trzeba to zamieszać. Dobra, lej. Tu sobie robimy już drinka, więc sobie to wymieszamy. Teraz jest moment, kiedy ja sobie to mogę spróbować. Czy do tego trzeba używać soku tłoczonego, czy to zadziała też ze zwykłym sklepowym sokiem? Nie, że zadziała, po prostu tłoczony może być smaczniejszy. No może być, ale czy zadziała? Zadziała. Dobra. Fajnie to pachnie. A jakbyś na przykład sobie sam robił sok, to te farfocle i rzeczy wynikające ze struktury miąższu byś zostawił, czy byś właśnie odcedził? To jest dobre pytanie. Ja na przykład sobie sam robię sok jabłkowy w domu i bym chciał wiedzieć. Znaczy to jest sobie pytanie do ciebie, czy ci to przeszkadza, jak pijesz sam sok, no? Nie. Ale nie wiem, czy z kawą to też zagra. Czy to nie będą jakieś takie... nieprzyjemne elementy. Ale co, mogę się napić tego, czy tak, nie tylko myślę, się? Czy to chcemy posłodzić jeszcze, wiesz? Bo możemy to dosłodzić. Nie wiem, miodem? No to ja chcę spróbować bez posłodzenia. Chcesz i z posłodzeniem. Bez posłodzenia. Dobra. To proszę cię. Ja już spróbowałem bez posłodzenia. I chcesz dosłodzić. Jak ty chcesz dosłodzić, to znaczy, że trzeba dosłodzić. Chcę sprawdzić, jak to będzie smakować z miodem. Bardzo dobre to jest. Fajne, nie? Ale faktycznie z miodem to może być dobre. Ale nie dużo, nie? Nie. Taką pacamoczę łyżkę i zamieszam. Bardzo fajna miara, nie? Żeby teraz się podzielić w przepisie. No. Ile miodu? Brudna łyżka. I tak trochę podbić słodycz, a trochę też wydaje mi się, że to podbije nam teksturę. Ha, słuchałem Royes, nie? Że miód podbije teksturę. Mhm. Nawet w tak małej ilości. Znaczy, że trzeba zadbać o teksturę w drinku. No tak mówiła. Tak mówiła, nie? Zastanawiam się, czy tak mała ilość nam jakoś znacząco wpłynie na teksturę. Ale to sprawdzimy zaraz. Proszę Cię bardzo. Znaczy ta tekstura sama w sobie już nie była zła bez tego miodu. To prawda, nie? Fajna. I dobrze, że się tak śpieszę, bo to szybko stygnie. A to fajne, jest ciepłe. Pierniczkowe. Mhm. I tutaj jest dobra klamra, dlaczego ta kawa, bo ona właśnie ma w opisie pierniczki. I co jeszcze ma w opisie? Więc pierniczkową kawę doprawiliśmy pierniczkowymi przyprawami. Czyli nie na zasadzie kontrastu, tylko podbicia tego, co już tam tak jest. A na kontrast jest kwaśne jabłuszko, które na ciepło jest bardzo do przytulenia, nie? Bardzo to jest dobre, ja sobie to zrobię w święta chyba. Takie to jest do kocyka, nie? No. Usiąść sobie z ciepełkiem, taki, nie jest to glok, nie jest to grzaniec, ale jest to bardzo fajnie ciepły napój, który może być też przez te przyprawy dodatkowo rozgrzewający. Chyba za dużo kardamonu mam, jak na swój gust. Nie wiem, czy bym dużo nie zrezygnował. Chyba dałem aż 4 te. Bo tak się zagadałem i tak sypałem po prostu. No jeden by wystarczył. A oni to robią w Coffeesie w ogóle? W tej postaci czy nie? Chyba bez przypraw. Ale zawsze można sobie dodać soku, czy tego, syropu piernikowego, nie? No mamy taki syrop piernikowy. No. I nie trzeba kręcić w młynku. Nie trzeba kupować 500 młynków, żeby sobie zrobić. Wystarczy jeden syrop piernikowy.